Rozmowa Dnia, Radia Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś trener Śląska Wrocław, Jacek Magiera. Dzień dobry. Panie trenerze, co dziś czuje trener Jacek Magiera, jak spogląda na tabelę Ekstraklasy? Co czuję? Satysfakcję, czuję radość. Natomiast wiadomo, że jesteśmy dopiero na takim etapie sezonu, gdzie trzeba być z tego zadowolonym, bo praca wykonana jest bardzo dobrze, dobrze się ze sobą czujemy, drużyna się dobrze czuje na boisku, jest chemia między zawodnikami, między zawodnikami a sztabem. Natomiast jasno sobie trzeba powiedzieć, że tabela rozgrywek najważniejsza będzie w maju, także do maja jeszcze daleka droga. Natomiast no my chcemy dalej kontynuować tą serię, którą rozpoczęliśmy, dalej chcemy być drużyną, która ma swoją tożsamość, dalej chcemy wygrywać, bo to jest najważniejsze. I wygrywanie jest oznaką czegoś dobrego na koniec sezonu, dlatego chcemy to kontynuować, to co powiedziałem. Wierzył Pan, że przed meczem z Legią ten wynik po 90 minutach będzie na korzyść Śląska i będzie to tak, tak wyraźna determinacja? Dominacja? Nie. Chcieliśmy wygrać. Pracowaliśmy cały czas na to, aby zdobyć trzy punkty, natomiast rzeczywiście rozmiary zwycięstwa. Przeszły najśmielsze oczekiwania czy wyobrażenia. Nie spodziewałem się, tym bardziej jeszcze rozmawiając z zawodnikami w szatni po pierwszej połowie, gdzie ten mecz był zamknięty, gdzie było mało sytuacji, gdzie wiedzieliśmy, że wyprowadzenie kontry może spowodować to, że strzelimy gola. Natomiast nie sądziłem, że chyba w 6 czy 7 minut strzelimy 3 gole Legii i Warszawa, która została całkowicie rozbita w drugiej części meczu. Natomiast no świetne doświadczenie, świetne w ogóle fluidy były na tym spotkaniu. To jeszcze co się działo wokół tego meczu 40 tysięcy ludzi, fantastyczna uprawa, świetny doping, nakręcani byliśmy cały czas przez kibiców. W końcu kibice mogli poczuć się dumni ze swojego zespołu. Poczuli się też dumni tym, że. Stworzyli tak piękną oprawę, która w momencie kiedy została podnoszona przez, przez kibiców, została doceniona przez piłkarzy, bo te trzy gole spowodowały to, że, że ten obraz był jeszcze bardziej przyjemny. Natomiast to już jest historia. To już jest coś, co często powtarzam zawodnikom w czasie. Uśmiecha no uśmiecham się, bo to, bo to jest na pewno przejdzie do, do, do wspomnień, do historii. Natomiast to już spadło, to jest to, co, co było. Na to już nie mamy wpływu, wpływ mamy na to, w jaki sposób dziś będziemy pracować. W ogóle przyjęliśmy taką zasadę, że cieszymy się momentami, cieszymy się każdym kolejnym treningiem, każdym kolejnym meczem. Liczy się to, co, co tu i teraz. Nie patrzymy, co będzie w ostatniej kolejce rundy czy też sezonu. No patrzymy na to, co możemy zrobić dziś, aby się jak najlepiej przygotować do następnego meczu, który już w niedzielę. Ja się, wie pan, zastanawiam, oczywiście do tego meczu z Rakowem za chwilę przejdziemy, ale zastanawiam się zawsze, co się dzieje w szatni, gdy mecz nie do końca, szczególnie po pierwszej połowie się układa, na przykład po pana myśli i pomyśli zawodników, czy oni wtedy są wkurzeni i dosłownie ta szatnia fruwa trochę tak, jak tutaj nasze studio momentami, czy po prostu sobie spokojnie rozmawiacie, czy, czy jest jeszcze jakiś inny klucz dotarcia do tego, żeby ci zawodnicy później na drugą połowę wyszli zupełnie odmienieni. Nie ma jednego klucza, różnie. Czasami jest głośno, czasami jest y, uspokojenie jeszcze. Opowiada Pan żarty na przykład? Tego może nie, natomiast dużo mówimy o fundamentach, o energii, o pasji, o odpowiedzialności, o determinacji, o dyscyplinie albo inaczej. Ja bardziej wolę słowo samodyscyplinie, bo to jest najistotniejsze. Natomiast też jest dużo merytoryki. No, mamy sztab ludzi, który jest odpowiedzialny w czasie meczu za to, aby przygotować jak najwięcej trafnych informacji dla zawodników. Natomiast też nie chcemy przesadzić tych informacji, które przekazujemy zawodnikom w szatni. To są Maksymalnie trzy, czyli jedna w ataku, dwie w obronie, albo dwie w obronie, jedna w ataku. Dodatkowo mobilizacja, uspokojenie, być może podejście też indywidualnie do zawodników. Każda przerwa w nie jest inna niż by się wydawało, że wszystkie są takie same. Czasami korzystamy z multi sprzętu, czyli pokazujemy sytuację na wideo, to co się wydarzyło, bo mamy obraz z pierwszej połowy. Czasami tego nie robimy, czasami tylko i wyłącznie informujemy. Zawodników o naszych spostrzeżeniach. Czasami oddajemy też zawodnikom inicjatywę, aby sami gdzieś z, ze sobą porozmawiali. Zawsze jest tak, że pierwsze 4-5 minut szatli to jest czas dla nich. My się zamykamy w naszym pomieszczeniu, gdzie analizujemy na chłodno to, co się dzieje w pierwszej połowie, potem wchodzimy na 5 minut do, do zawodników i drużyna ma być gotowa z wyjściu na, na drugą część meczu. Ja tak pana czytam, myślę, że wielu kibiców, nie tylko ludzi ze świata sportu powie to samo, że jest pan. Z człowiekiem bardzo spokojnym, wyważonym, ale zdarza się panu po prostu tak zwyczajnie po pierwszych minutach, albo właśnie w przerwie meczu, tak mówiąc, wprost tupnąć nogą i powiedzieć, panowie, przepraszam bardzo, ale nie na to się umawialiśmy. Różnie. miał pan już takie nie. sytuacje? Było mnóstwo takich sytuacji i tutaj. No nie chcę, nie chcę, nie chcę. W... To, w to wchodzić i, i opowiadać, jak, jak to wygląda, bo naprawdę nie interesuje mnie to, co, to, co ludzie sobie na, na, na temat no tego, jasne. co widzą, jaką opinię wyra wyrabiają. Dla mnie liczy się to, jaki mamy kontakt z drużyną, jak oni to odbierają. Czasami jest spokojnie, czasami jest ostro, czasami jak trzeba tupnąć nogą, to się tupnie, czasami jak trzeba rzucić butelką, to się rzuci butelką. Natomiast wszystko w zdrowych, normalnych zasadach. I, i zawodnicy wiedzą czego od nich oczekujemy i czego, m, czego chcemy, aby, aby realizowali możliwości mamy takie jakie mamy wiemy, że mamy zespół dobry, mamy zespół ambitny, mamy zespół głodny i na tym chcemy budować narrację do tego co dalej mamy osiągnąć. No to jaki plany na mecz z Rakowem Częstochowa, który już w niedzielę, którego transmisję na antenie Radia Wrocław, wszyscy kibice którzy nie będą mogli tego meczu zobaczyć na żywo będą mogli wysłuchać właśnie na naszej antenie. Co Pan przygotował? Dopiero się zaczynamy brać za, ten, za tego przeciwnika. Wczoraj wróciliśmy o trzeciej w nocy z Radomia. Teraz te pierwsze dwa dni naj, najczęściej są takie, aby leczyć rany, aby leczyć mikrourazy, aby doprowadzić zawodników do pełnej sprawności. Wiemy, że ten moment 48-72 godzin po meczu jest najważniejszy dla wrócenia zawodników do pełnej, optymalnej dyspozycji. Także dzisiaj bardzo duża rola ich, jeżeli chodzi o regenerację, o sen, o odpoczynek, o dobre, dobre jedzenie, dobre nawodnienie, to co zrobią ze swoim wolnym czasem, to jest klucz do tego fizjoterapeuci. Natomiast jutro spotykamy się i będą dwa dni kluczowe w przygotowaniach do Rakowa. No, celem na mecz z Rakowem jest zwycięstwo, bo chcemy kontynuować tą serię, to co powiedziałem. Jest to bardzo ważne w naszym, w naszym przekonaniu jesteśmy w dobrym momencie chcemy wygrać jak najwięcej meczów do końca tego roku a dalej zobaczymy co będzie jedyną rzeczą, którą chcemy robić to to wygrywać a co i gdzie nas to zaprowadzi to już zobaczymy. No, myślę, że do Mistrzostwa Polski to każdy absolutnie kibic Śląska wypowie nawet w środku nocy ale wracając jeszcze do meczu z Rakowem, jak ta kadra wygląda, czy ma Pan dużo że tak powiem, problemów z tym, żeby skompletować optymalną jedenastkę? Czy na razie trzymacie się dzielnie? Nie wiadomo co z Patrykiem Olsenem, który musiał opuścić boisko ze względu na uraz. Przy jednym uderzeniu lewą nogą poczuł naciągnięcie mięśnia. Natomiast dzisiaj nie mamy informacji, jak długo potrwa. Jego absencja, czy też wyjdzie na trening jutro. Dzisiaj ma mieć badania takie specjalistyczne, także po tych badaniach będziemy wiedzieć, czy to jest uraz poważny, czy też nie. Nie ma dodatkowych większych urazów, które zostałyby gdzieś tam zrobione w ostatnim meczu z, z radomiakiem, także to się z tego powodu się cieszymy. Wiadomo, dzisiaj za oknem co jest. Śnieg, lód, boiska są coraz bardziej zmarznięte. Dlatego też robimy wszystko, aby te boiska, do, na których trenujemy, były optymalnie gotowe do, do treningu. Tak też mamy na oporowskiej. Natomiast no, aura, to co jest najważniejsze wewnątrz nas, postawa, energia, o której tu często powtarzam w szatli, czyli te fundamenty, pasja, dodatkowe rzeczy, które, które mają być, mamy to kontynuować, bo jesteśmy naprawdę w dobrym momencie i. I trzeba to wykorzystać. Sport to momenty. I, I każdy moment taki jak dziś trzeba doceniać, trzeba się z tego cieszyć, ale jak, jak się da, to trzeba ciągnąć ile, ile możliwe. Gdy pan zajmował się Śląskiem Wrocław, trenował Śląskę Wrocław za pierwszym razem, to był inny moment? Zupełnie inny zespół, zupełnie inna drużyna, zupełnie inne relacje między mną a piłkarzami. To też zbudowaliśmy. Myślę, że dzisiaj ta drużyna jest głodna zwycięstw. Ta drużyna jest głodna sukcesu. Tamta nie była? Tamta drużyna była zupełnie inna. Dzisiaj, patrząc na, na tą, którą mamy, to jest średnia wieku 23-4 lat. Tamta była powyżej 30 roku życia, czyli zawodników mieliśmy bardzo dużo już wygranych, takich, którzy przez wiele lat grali na poziomie ekstraklasy. Dlatego potrzeba tam też było. Modyfikacji tego zespołu. Natomiast nie chcę wracać do tego, co było, liczy się to, co tu i teraz, to, co powiedziałem. Koncentrować się chcę na tych zawodnikach, których dzisiaj mam. Natomiast kluczem na pewno do, do tego, aby trafić do, do tych piłkarzy, jest indywidualne podejście. Nie wrzucamy wszystkich do jednego worka, nie wymagamy od wszystkich tego samego, bo każdy jest na innym etapie i rozwoju emocjonalnego, i, i też sportowego. Wielu potrzebuje jeszcze czasu na to, aby wejść na, na wyższy poziom, pomóc mają. Im w tym liderzy tego zespołu, którzy spełniają te, te wymagania, które przed nimi stawiamy. Także to jest dobre. Jest to, jest to połączenie doświadczenia, ale z młodością, taką, która, która chce ze sobą przebywać. Co będzie z Erikiem Exposito za kilka miesięcy? Nie wiem, oby, oby był królem strzelców. Oby jak najwięcej goli strzelił dla Śląska Wrocław. Na pewno nie sprzedamy Erika w zimę. Jest to przesądzone, bo na ten temat wiele razy rozmawialiśmy w kuluarach i nie ma takiej zgody ani nie ma takiej potrzeby. Chcemy, aby Erik wypełnił kontrakt w Śląsku Wrocław. Natomiast co się wydarzy po sezonie? Trudno powiedzieć. Są dwie możliwości: albo podpisze z nami nowy kontrakt, albo odejdzie na zasadzie wolnego transferu do, do innego miejsca. Natomiast o tym dzisiaj nie myślimy. Myślimy o tym, aby Emrika dzisiaj wykorzystać maksymalnie do tego, aby na koniec swojego kontraktu w Śląsku Wrocław osiągnął z tym klubem sukces. A jakie będą kolejne kroki, to już zostawiam negocjacje dyrektorowi sportowemu Dawidowi Baldzie i menadżerom Erika. Zobaczymy. Ja z... się koncentruję dziś na, na tym, co, co, co możemy zrobić dla, dla zespołu w Szatni. Ale zakładam, że na pewno o wzmocnieniach Pan siłą rzeczy myśli. Być może właśnie o alternatywie albo chociażby właśnie wzmocnieniu ataku już na kolejne miesiące, może nawet lata. Śląsk będzie wzmocniony za kilka miesięcy, to okienko wykorzystać jakoś efektywnie? pracujemy nad tym. Wiadomo, że okienko zimowe różni Jeśli się Jak to też, który pozycja? Znaczy okienko zimowe różni się dużo od okienka letniego z racji tej, że wszyscy piłkarze praktycznie dzisiaj mają podpisane kontrakty do końca czerwca, bo takie są wymogi i, i te transfery zimowe na pewno są trudniejsze do realizacji. Natomiast pracujemy z Dawidem nad tym, aby aby wzmocnić jeszcze ten zespół, aby, aby dodać świeżej krwi, natomiast nie chcemy też przesadzić, bo wiemy, że czasami e, dokładanie kolejnych zawodników niekoniecznie może dobrze wpłynąć na to, co się dzieje w zespole. E, nie myślę o tym dziś, będziemy o tym rozmawiać po ostatnim meczu tego roku. E, rozmawiamy sobie tak, rzucając jakieś, jakieś delikatne hasła, natomiast konkretne rozmowy przyjdą w tym okresie. Przedświątecznym, czy też międzyświątecznym, a, a nowym rokiem. Na pewno zawodnicy będą mieli do 9 stycznia czas dla siebie, dla rodzin, dla, dla, dla głów, aby odpocząć, aby nabrać sił. Będą trenować indywidualnie u siebie w domach i 9 stycznia spotkamy się we Wrocławiu na pierwszym treningu i potem już będziemy się szykować do rundy wiosennej, ale do, o rundzie wiosennej będziemy rozmawiać później, bo. Bo dzisiaj jeszcze mamy trzy mecze w tym roku do rozegrania i do zdobycia jak największej liczby punktów. To na pewno i na pewno umawiamy się na tę rozmowę przy Kerkonowskiej. Warto było, panie trenerze, zwalniać Jacka Magierę? Nie wiem, to już nie pytanie do mnie. Kto bym zapytał Jacka Magierę o to? Nie zastanawiam się nad tym, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, co by się wydarzyło, gdyby Jacek Magiera pracował w Śląsku Wrocław dwa lata. Z rzędu i cały czas mógł z tym zespołem pracować. Nie patrzę na to w ten sposób. Jestem zadowolony z tego, co dziś, z tego, co, co, co zrobiliśmy, co, co chcemy zrobić. I tak do tego podchodzę. No to, 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 co się wydarzyło w marcu 2021 roku, już spadło, to co wielokrotnie powtarzam, i na to wpływu nie mamy. Być może ta decyzja spowodowała to, że też inaczej patrzę na, na wiele spraw. Dzisiaj mam więcej rzeczy gdzieś, nie zastanawiam się, nie analizuję, tylko podejmuję decyzje. i... I mówię to co, to, co chcę i działam tak, jak chcę, nie patrząc na jakiekolwiek konsekwencje, czy to komukolwiek się podoba, czy też nie. Ja pytam o to, bo to jest moim zdaniem ciekawy pana przypadek. Jest ciekawy z wielu powodów, dlatego że wrócił pan do Śląska w relatywnie krótkim czasie, w bardzo trudnym momencie, żeby utrzymać Śląsk. No i w tej chwili Śląsk jest w bardzo krótkim też czasie liderem tabeli. I tak się zastanawiam, czy. Jak drużyna złapie dołek, to będzie miał tym, tym razem Pan czas na to, żeby przepracować ten, ten moment, bo bardzo często jest tak w polskiej piłce, że, że ci trenerzy wtedy już raczej tego czasu nie mają i najzwyczajniej w świecie są wymieniani, czy, czy Pan w ogóle tego nie analizuje, też Pan podchodzi po prostu zadaniowo i albo, albo? Nie analizuję, bo nie mam na to wpływu, nie mam wpływu na decyzję kto tego, kto, kto ma takie prawo. Zawsze, zawsze decyzja się za sobą konsekwencje i trzeba wziąć odpowiedzialność. Ja, ja wiem, że często ludzie zarządzający podejmują decyzje pod wpływem emocji, pod wpływem doradców, którzy są. Różnica między mną, na przykład, a doradcą jest taką, taki, taka, że ja biorę za to odpowiedzialność, a doradca może powiedzieć a nie mówiłem. Także to się różni. Musimy kończyć, kto będzie mistrzem Polski? Ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w maju. Trener, znaczy doma ja. trener Śląska Wrocław Jacek Magiera był gościem Rozmowy Dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.